Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Dlaczego gaz jest taki drogi i kiedy będzie tańszy? Gaz jest taki drogi w całej Europie. Przyczyn tego jest kilka. Przede wszystkim taka, że po okresie chłodnej zimy w ubiegłym roku nie udało się w Europie odbudować dostatecznego poziomu zapasów gazu, a to między innymi za sprawą ograniczania podaży tego błękitnego paliwa przez głównego dostawcę do Unii Europejskiej, czyli Gazprom. Rozmawiam od wielu dni z ekspertami i staramy się odcyfrować tę zagadkę. Co takiego się dzieje, że w Polsce te podwyżki cen gazu są właściwie największe w Europie, że cena rynkowa gazu w Polsce jest wyższa niż w Niemczech? Wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć i ludzie też by zrozumieli, ale tu zbyt dużo jest ponurych tajemnic. Donald Tusk tak powiedział. To stwierdzenie, to oświadczenie zawiera wiele nieprawd. Zawiera wiele nieprawd, panie redaktorze. Po pierwsze, chyba nie ma żadnych tajemnic. Jedyna tajemnica to taka, do której nas zobowiązują regulacje giełdowe, które mówią nam, że wyniki będziemy mogli opublikować dopiero w drugiej połowie lutego, te szacunkowe. Wtedy już nie będzie żadnych tajemnic. Natomiast jeśli chodzi o stwierdzenie, że paliwo gazowe jest najdroższe w Polsce, droższe niż w innych krajach Europy, to jest po prostu nieprawda. Premier Tusk mówi o tym, że podwyżki, chcę zrozumieć, dlaczego podwyżki są tak duże. Apeluje do rządzących i do odpowiedzialnych za politykę gazową, w tym do PGNiG, o uczciwą informację, co takiego się stało, że trzeba dzisiaj PGNiG gwarantować 60 miliardów złotych, a mimo to te podwyżki są nadal tak druzgocące dla ludzi. To też nieprawda. Nie ma żadnych gwarancji o wartości 60 miliardów złotych. Polska jest częścią europejskiego wspólnego rynku gazu. Ceny gazu na giełdach w TGE, w Warszawie, Towarowej Giełdzie Energii, na giełdzie w Rotterdamie, na giełdzie w Berlinie są z grubsza bardzo zbliżone. Korelacja między nimi to jest 97-99%. No plus premia za koszt transportu tego paliwa gazowego rurociągami. Oprócz tego, że mamy wspólne ustawodawstwo unijne, trzeci pakiet energetyczny, to mamy też fizyczne połączenia infrastrukturalne, sieć gazową, która tak naprawdę powoduje, że ceny paliwa gazowego w całej Europie są na bardzo zbliżonym poziomie. No ale prawdą jest to, co powiedział premier Tusk, że niektóre firmy muszą płacić o 500-700% więcej za gaz. Tak się dzieje w całej Europie, ponieważ ten surowiec podrożał. O 500-700%? Nawet więcej. W grudniu, rok do roku, wzrost ceny gazu był na poziomie blisko 1000%. Ale co od tego czasu cena spada? Rzeczywiście, dalej jest 4-5-krotnie wyższa niż była w latach ubiegłych w analogicznym okresie. W jaki sposób spółka będzie w stanie zapłacić za te podyktowane przez głównego akcjonariusza, czyli przez Skarb Państwa, obniżki cen gazu? I jeżeli jest w stanie za nie zapłacić, to dlaczego one tylko 2 miesiące mają trwać? Jeżeli pan redaktor pyta o 25% Jacka Sasina. O 25%, które rzeczywiście obniżył już cennik dla przedsiębiorstw, dla odbiorców innych niż taryfowani PGNiG Obrót Detaliczny. Obniżył dlatego, że pojawiła się taka możliwość rynkowa. Tak jak pan słusznie zauważył, cena gazu w tej chwili na giełdach spada. Kontrakty zawierane przez PGNiG Obrót Detaliczny na giełdzie, no one podążają, te obniżki, ta sytuacja zależy od poziomu kontraktów, rzeczywiście od notowań na giełdzie. Jeżeli te ceny będą dalej spadać, no to spodziewam się, że ten cennik również będzie z jakimś opóźnieniem podążał za notowaniami giełdowymi. No jeżeli cena będzie rosła, to pewnie będzie rósł. A nie trzeba było tak robić, mógł być stabilny, długoterminowy dostawca ze wschodu. Ale no tu jest, panie redaktorze, właśnie trochę główne, przewrotnie się pytam, panie prezesie. Główne niezrozumienie, które w tej całej publicznej debacie występuje. Otóż cena, po jakiej PGNiG SA kupuje gaz w kontraktach importowych, nie przekłada się na cenę dla odbiorców. Cena dla odbiorców jest ceną rynkową. Ale przecież pan powiedział, że gaz drożeje dlatego, że cena na rynku poszła do góry. No właśnie to powiedziałem. Gaz dla odbiorców drożeje, bo cena rynkowa jest coraz wyższa. Natomiast nasz wolumen gazu, który kupuje PGNiG do Polski,
w skali zapotrzebowania całej Europy na gaz nie jest tak duży, żeby jego cena mogła wpływać na to, na tą rynkową wartość, którą mamy w całej Europie. Nie, ale mi chodzi o to, że my mieliśmy kiedyś długoterminowego dostawcę w postaci Gazpromu, z którym mieliśmy kontrakt, w którym cena gazu była uzależniona od ceny ropy naftowej. Przeszliśmy na formułę, w której jesteśmy uzależnieni od ceny rynkowej. To może był błąd, może trzeba było zachować tą długoterminową, stabilną relację partnerem. Dalej dwie rzeczy. Po pierwsze, kwestia rzeczywiście oderwania ceny rynkowej od ceny, którą mamy w kontraktach na pozyskanie tego gazu, import do Polski. To są dwie rzeczy. Odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej, dopóki w niej jesteśmy, ta cena gazu będzie rynkowa, wspólna dla całego wspólnego rynku. Zgadzamy się. Tak. Jeśli chodzi... Wspólna o tyle, o ile, że to jest parę giełd gazowych tak naprawdę, tak? No, ale generalnie cena tak. jest... Ale wszystkie kontrakty zawierane pomiędzy przedsiębiorcami tak naprawdę są indeksowane do którejś z tych giełd. A teraz druga rzecz, czyli kwestia kontraktu jamalskiego. Trochę odrębna od tej, co może nie wszystkim jest łatwo zrozumieć, ale powtarzamy to, tłumaczymy w publikacjach, staramy się szeroko z tą wiedzą wychodzić. Otóż cena w kontrakcie, czy uzależniona od notowań ropy, co było normą na początku lat 90. i w latach 90. i od czego wszystkie kraje europejskie kolejno odchodziły w latach 2000. A to dlaczego? Dlatego historycznie kiedyś wydobycie gazu było powiązane z wydobyciem ropy. Te rynki były bardzo skorelowane. Teraz mamy osobny rynek gazu. I rzeczywiście jedyne rynkowe wyznaczniki dla ceny gazu to są notowania gazu. To jest trochę tak jak z kredytem frankowym, indeksowanym do franka, gdzie nie było żadnego franka, tak? No tak, ale teraz jest tak, dlaczego mamy indeksować ceny gazu do ropy? Niech pan powie. Dlatego, że ropa tak nie oszalała jak gaz. No ale akurat jest taka sytuacja, że nastąpiła manipulacja na rynku gazu, ale długofalowo ja dalej podtrzymuję to, co uważają zresztą wszyscy przedsiębiorcy handlujący gazem w całej Europie, że indeksowanie do cen gazu długofalowo, gazu do cen gazu, jest jedynym racjonalnym podejściem. A nie będzie tak, że teraz wszędzie Gazpromowi zapłacić więcej? Oni występują do was z wnioskiem o to, żeby jeszcze wstecznie tą cenę zmienić. Rzeczywiście to wezwanie na arbitraż Gazpromu, no to jest jakby element zawarty w kontrakcie jamalskim. Tam co 3 lata pojawia się możliwość zmiany ceny, wezwania partnera, kontrahenta do zmiany ceny, również wezwania na arbitrażowe. Czy na razie jest faza negocjacji, czy będziecie już się spotykali przed sądem arbitrażowym? To jest trochę reakcja, to rosyjskie wezwanie na arbitraż, to jest reakcja na nasze wezwanie do zmiany ceny z roku 20, skorygowane w 21. Jaka będzie reakcja PGNiG na tą rosyjską reakcję, o tym już za chwilę. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, zostajemy w radiu internetowym RMF24, na stronie internetowej rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Dziękuję. A przypominam, że naszym gościem jest prezes zarządu PGNiG Paweł Majewski. Panie prezesie, to jakby zróbmy krok do tyłu, bo się rozpędziliśmy trochę, jeżeli chodzi o te kwestie cenowe i kwestie relacji z Gazpromem. Rozdzielmy te dwie rzeczy. Cena gazu na rynkach międzynarodowych to jest jedna sprawa, relacje z Gazpromem to jest sprawa druga. Ona w tym momencie jest przedmiotem negocjacji, które mogą się zakończyć postępowaniem arbitrażowym i potencjalnymi stratami dla spółki, jeżeli zostałby uwzględniony wniosek Gazpromu. My stoimy na stanowisku, że żądanie Gazpromu w zakresie podwyższenia ceny w oczywisty sposób sprzeczny wobec naszego stanowiska, naszego żądania o obniżenie tej ceny. Jak oni to uzasadniają? No, w szczegółach, panie redaktorze, nie bardzo mogę mówić ale w tym studio. Ale chcę zrozumieć, czy Rosjanie generalnie argumentują, że skoro przeszliśmy na tą formułę cen gazu do cen gazu, no to w takim wypadku przenieśmy obecną cenę na te lata poprzednie? Sytuacja jest dużo bardziej złożona. Tak jak mówię, nie bardzo mogę opowiadać o tym tutaj w tym studio, natomiast my jako PGNiG chyba pokazaliśmy dosyć wyraźnie, że jesteśmy w stanie
wygrywać z Gazpromem i a to kiedy ta sprawa będzie rozstrzygnięta? Przed szwedzkimi sądami nawet, także ja myślę, że ten arbitraż tak naprawdę to może być kwestia nawet kilku lat, także to nie będzie szybko. Ale rozumiem, że jakby jak na razie jest jeszcze faza negocjacji. Czy już jest nasze wniosek? Wezwanie versus wniosek o arbitraż Gazpromu. Myślę, że tak naprawdę spotkamy się gdzieś przed arbitrami. Czyli dojdzie do jakiegoś... Jest jakaś przestrzeń do porozumienia pomiędzy spółkami? Arbitraż, panie redaktorze, to taki trochę dobrze. Sąd. Dobrze. Panie prezesie, to teraz wracając jeszcze do tego, co się dzieje na międzynarodowym rynku gazu, bo przez to też przegnaliśmy, ale chciałem na sekundę wrócić. Te spadki, które zaobserwowaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, wiązały się też... Z ciekawą sytuacją na rynkach, to znaczy wielki strategiczny sojusznik Europy, czyli Ameryka, zaczęła w pewnym momencie szukać możliwości dostarczenia gazu. Była bardzo ciekawa depesza Bloomberga o tym, jak ta administracja amerykańska przetrzepała firmy energetyczne, pytając się, czy są w stanie dowieźć trochę więcej gazu do Europy. Wszyscy widzieli takie ładne zdjęcia tankowców, które nagle zawracały i zaczynały płynąć do Europy. Na ile jest fizyczna możliwość w Europie do tego, żeby zalać ją gazem spoza Rosji? To jest kwestia oczywiście infrastruktury. Pan redaktor sobie pewnie doskonale zdaje sprawę, że tych gazoportów zbyt wielu w Europie nie ma. Właśnie trochę, w ostatnim czasie Niemcy mają problemy z decyzją co do budowy kolejnego, ponieważ względy ekologiczne okazuje się mogą przeważyć i będzie pewnie kłopot z lokalizacją kolejnego gazoportu. Natomiast są gazoporty w Europie. My mamy przede wszystkim i to jest coś, co muszę powiedzieć, mnie najbardziej interesuje i też najbardziej cieszy, że w tej chwili rozbudowywany jest gazoport w Świnoujściu. Pewnie za moment procedura open season, czyli procedura uruchomienia wstępnego jakby zainteresowania wobec budowy kolejnego pływającego terminala FSRU w Zatoce Gdańskiej, też do regazyfikacji, też do służącego do sprowadzania LNG. Gazociąg z Litwą, gdzie w Litwie też mamy, przypomnę, gazoport. No to są te kierunki, z których my tak naprawdę to LNG możemy sprowadzać. I w ubiegłym roku podpisaliśmy kontrakt rozszerzający w istotny sposób wolumen LNG właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Także łącznie będziemy dysponowali portfelem w 2024 roku na 12 miliardów metrów sześciennych LNG po regazyfikacji tego gazu. Jak duża część gazu wtedy będzie trafiała do Polski ze wschodu, a jak duża część będzie trafiała z rynków międzynarodowych, z innych kierunków? Panie redaktorze, idea cała dywersyfikacji opiera się na tym, żeby nie musieć kupować gazu z kierunku wschodniego. A to capacity, ta zdolność będzie taka, że będzie można zapewnić polskie potrzeby gazem spoza, nie od Gazpromu? Myślę, że tak. W 2023, tak? Wspomniany gazoport w Świnoujściu i jego rozbudowywane moce. Ten w Zatoce Gdańskiej pływający terminal to później, to pewnie gdzieś tak. Z 5 lat ale trzeba, rozumiem, żeby zbudować. Ale rozumiem, że kluczowy będzie też gaz z Norwegii. Baltic tak? Pipe przede wszystkim, tak? Czyli gazociąg z Norwegii umożliwiający sprowadzenie nawet 10 miliardów metrów sześciennych gazu, z czego PGNiG lwią część zarezerwował. Po to kupujemy złoża na norweskim szelfie kontynentalnym. W tej chwili mamy już 62 koncesje. Po ostatniej wygranej rundzie w bieżącym tygodniu, tak naprawdę dziś jest piątek, na kolejne 4 złoża. Także do tego dochodzą gazociągi Polska-Litwa realizowane, Polska-Słowacja, gazociągi, które mamy przecież także z kierunku zachodniego, możliwość nawet rewersu technicznego na Jamale, coś co działo się na przykład w grudniu, tak? Także te możliwości infrastrukturalne dostarczania gazu do Polski są naprawdę wystarczające. Oczywiście w perspektywie wielu lat, kiedy szacuje się, że te moce gazowe, głównie w energetyce zawodowej,
będą rozbudowywane, tego gazu będzie potrzeba więcej. Są prognozy, które mówią o tym, że do 2030 nawet o 10 miliardów metrów sześciennych więcej. To będzie wymagało dodatkowych ilości gazu. To daje możliwość techniczną. My tutaj mówiliśmy o możliwościach technicznych, których wcześniej nie było, tak do tego, jest, żeby sprowadzać gaz do Polski. No i wracamy znowu do pieniędzy, dlatego że jednym z takich bardzo gorąco dyskutowanych tematów w kontekście PGNiG były zabezpieczenia kontraktów i kwestie wyników finansowych po trzech kwartałach spółki. Pełny raport roczny PGNiG opublikuje w drugiej połowie lutego. To będą szacunkowe wyniki, tak. Panie prezesie, pan nie może podać tych wyników, bo jesteście spółką publiczną, ale w tych słowach Donalda Tuska, które zacytowałem, wracał temat pytania o to, czy nie spekulowaliście kontraktami terminowymi na ceny gazu i czy w związku z tym z tego powodu nie jest spółce udzielana pomoc publiczna. No to są te słowa, które tam padły bodajże o kasynie, tak? Takie porównania. Tak. To są słowa, ja bym powiedział bez ogródek, skandaliczne, tak? To są słowa obliczone na wywołanie jakiegoś efektu politycznego, jakiejś awantury. Ale to nie awantury. Są jedyne słowa, które by dotyczyły kontraktów. One nie mają, panie terminowych. Redaktorze, nic wspólnego z rzeczywistością. Każdy, kto chociaż trochę miał do czynienia z giełdą, zdaje sobie sprawę, że spekulacją i nadmiernym ryzykiem byłoby niezabezpieczanie kontraktów długoterminowych na dostawy. Tymczasem zabezpieczanie tych kontraktów, czyli zawieranie transakcji zabezpieczających, o których mowa, jest normalną praktyką stosowaną przez wszystkich liczących się graczy na rynku. Firmy, które by tego nie zrobiły, już by zbankrutowały przy tych wzrostach cen gazu. Proszę mi wierzyć, że te transakcje zabezpieczające, o których mowa, one służą temu, żeby utrzymać marżę na określonym poziomie, niezależnie od wzrostów lub spadków cen surowca. To są jakby takie przeciwstawne transakcje. Próbuję to oczywiście jakoś prosto wytłumaczyć, choć materia jest skomplikowana. I jeszcze jedna rzecz. Wyciąganie jednej cyfry ze sprawozdania finansowego, w dodatku za trzeci kwartał, tak? Czyli wtedy, kiedy te transakcje zabezpieczające jeszcze nie były rozliczone, bo one są na dłuższy okres. Czyli tam jest jakiś moment wyceny. W oderwaniu, uwaga, od rzeczywistej fizycznej dostawy, od ceny kontraktowej, no jest jakąś pomyłką. No ale to znaczy, że my będziemy obserwowali w wyniku rocznym poprawę płynności spółki poprawę... To jest jeszcze odrębna rzecz. Płynność to jest jeszcze odrębna rzecz. Natomiast ja zmierzam do tego. PGNiG nie traci na transakcjach zabezpieczających na całej tej działalności tradingowej. Transakcje zabezpieczające, jak sama nazwa wskazuje, służą zabezpieczeniu wyniku na handlu gazem. A czy PGNiG traci na sprzedawaniu gazu po obniżonej cenie tym klientom biznesowym z tej grupy biznesowej drobniejszych klientów, o której mówiliśmy, czyli tych, co 25% cennik, nie traci. Oraz nie na traci, klientach indywidualnych objętych stawką taryfową, czyli tych, gdzie wzrost cen gazu był ograniczony przez Urząd Regulacji Energetyki. Oczywiście jest tak, że klienci taryfowi płacą za ten sam gaz. To są takie same molekuły błękitnego paliwa. Zdecydowanie mniej. Kilkukrotnie mniej niż koszt jego zakupu. To powoduje konieczność tak naprawdę wprowadzenia pewnych regulacji prawnych. To ma miejsce w tej chwili. Chodzi o tę nowelizację prawa energetycznego. Chodzi o nowelizację prawa i wprowadzenie szczególnych rozwiązań związanych właśnie z kryzysem na rynku gazu. Tak podobnie brzmi tytuł tej ustawy. Zapisy tej ustawy mają umożliwić zrekompensowanie PGNiG obrót detaliczny, czyli naszej spółce, która zajmuje się handlem detalicznym, zrekompensowanie tej różnicy pomiędzy rzeczywistym kosztem pozyskania gazu, a tym, po ile ona jest w stanie ten gaz sprzedawać odbiorcom. A ile ta różnica wynosi z punktu widzenia całej grupy? Panie redaktorze, ustawa chyba mówi o 10 miliardach złotych w ciągu roku. To jest... Pragnę zaznaczyć, że dla to jest... Dla całego rynku? Pragnę zaznaczyć, że tam jest mowa o znaczącym poszerzeniu listy tych podmiotów, które będą mogły skorzystać z taryfy. Oprócz dotychczasowych gospodarstw domowych, bo taryfa dotyczyła
dotyczy jeszcze nadal, dopóki te przepisy nie wejdą w życie, mam nadzieję, że szybko wejdą. Ona dotyczy tylko właśnie gospodarstw domowych. Domów opieki. A od teraz, tak, zgodnie z intencją autorów tej ustawy, ma ona dotyczyć także innych podmiotów wrażliwych. Szpitali, szkół, hospicjów, domów opieki, ochotniczych straży pożarnych. Takich instytucji, które tak naprawdę są instytucjami też pożytku publicznego. Panie prezesie, jeszcze jeden wątek bardzo ciekawy. Duże zainteresowanie przyłączeniem do sieci gazowej spowodowało, że środki inwestycyjne spółki na lata 2022-2023 zostały w pełni zarezerwowane na realizację zawartych już umów przyłączeniowych i Polska Spółka Gazownicza nie posiada aktualnie źródeł finansowania dla kolejnych inwestycji przyłączeniowych. Ludzie chcą gazu i nie można rury dociągnąć do nich. Pytam pana redaktor o ciekawą rzecz. Ja pewnie nie mogę... Bardzo tutaj ciekawą rzecz, bo ludzie nie chcą kopciuchy i tak, każą. Tak, ale to jest trochę tak. Tak jest ułożony nasz system prawny, że PSG, Polska Spółka Gazownictwa, czyli podmiot, który wydał rzeczywiście takie oświadczenie. Spółka zależna PGNiG. Spółka zależna, ale korzystająca z przymiotu niezależności w zakresie wykonywanej działalności operacyjnej. Ona jest operatorem systemu dystrybucyjnego. Ma swoje uprawnienia wynikające z prawa energetycznego i my tej spółce w zakresie tej działalności nie jesteśmy w stanie niczego zabronić ani niczego nakazać. Tak to trochę działa. Natomiast rzeczywiście do tej pory cały czas, można powiedzieć, finansowaliśmy jej działalność rozwojową w tym zakresie, bo nie wszystko rzeczywiście znajduje znowuż odbicie w taryfie. Sytuacja jest taka. Spółka wobec naprawdę ogromnego boomu inwestycyjnego w Polsce od lat wyprzedza plany inwestycyjne. Coraz bardziej rozbudowuje, coraz bardziej rozwija tą sieć. To naprawdę są wzrosty rok do roku. To nie jest jakaś działalność taka, że powiedzmy, że to jest konstant. To jest cały czas w postępie geometrycznym niemalże ta sieć się rozrasta. Aż do tego roku, bo postęp geometryczny się skończył. Rzeczywiście spółka zrealizowała w ubiegłym roku, może brzmieć to dla niektórych zabawnie, ale zrealizowała plany na rok 2022 i 2023 już w ubiegłym. A to nie można przyspieszyć teraz. W związku z czym teraz jest taki moment, może nieszczęśliwie się zdarzyło, że spółka wydała takie oświadczenie. Tak jak mówię, nie mam na to wpływu, natomiast... A gdyby pan miał wpływ, to coś czuję, że teraz jest taki moment, w tej spółce. Panie redaktorze, ja tego nie powiedziałem. Ale nie zaprzeczy pan. Jeżeli ten rozwój dalej musi następować, oni nie dość, że mają obowiązek koncesyjny wynikający z koncesji rozwoju sieci, to są w trakcie pozyskiwania finansowania właśnie na ten rozwój. Także, a od kogo? Od was? Między innymi od nas, ale także... To będą jednak te przyłącza? Oczywiście, że będą. Czyli będzie oczywiście, czyli że w 2023 naprawdę będzie trzeba, można zrobić naprawdę plan... Naprawdę trzeba uspokoić, że to nie jest tak, że tutaj i plan czysty, i program Czyste Powietrze, i jakiekolwiek inne działania będą w jakiś sposób zawieszone na najbliższe lata. Nie ma takiej możliwości. To jest ich obowiązek koncesyjny wynikający z prawa i oni te środki pozyskają. Natomiast nastąpiło jakieś drobne nieporozumienie, tak bym to określił. I w 2022 zrealizowano plan na 2023, teraz będzie plan na 2024. Jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie przyłączaniem do sieci gazowej i to może i musi nas bardzo cieszyć. Bardzo duże zainteresowanie jest też PGNiG. Daniel Obajtek powiedział, że nie wyobraża sobie, że nie dojdzie do fuzji pomiędzy Orlenem, Lotosem, a PGNiG w 2022. Też pan sobie tego nie wyobraża, że do tego nie dojdzie? Panie redaktorze, to nie jest tylko chyba zainteresowanie pana prezesa Obajtka, to jest, że tak powiem, oczekiwanie rządu i naszego akcjonariusza 72-procentowego. Ja nie mam w zwyczaju kontestować woli akcjonariusza. Kto ma akcję, ten ma rację. Można wyobrazić sobie bardzo wiele korzyści płynących z takiej fuzji. To też uważam, że pomysł jest dobry. A uda się przejąć koncesje, które są w Norwegii, należą do PGNiG, temu nowemu koncernowi, bo tutaj Piotr Woźniak, który był naszym gościem, poddawał wątpliwość, czy to będzie operacja możliwa do wykonania. Były prezes PGNiG.
To jest operacja, która, jeśli chodzi o koncesje w Norwegii, oczywiście dla nas bardzo cenne. To jest operacja, która na pewno będzie wymagała uruchomienia także ścieżki dyplomatycznej. Na pewno będzie wymagała zgody norweskiego rządu, bo ten rynek norweski wydobycia gazu jest tak skonstruowany, że tam rzeczywiście bez zgody norweskiego rządu nic się nie może wydarzyć. Z tego co wiem, to takie zabiegi są czynione, żeby umożliwić przejęcie tych koncesji. Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG, był gościem popołudniowej rozmowy RMF FM. Bardzo serdecznie dziękuję, panie prezesie. Polska dyplomacja. Już nie chciałem sobie pozwolić na różne żarty na temat negocjacji energetycznych polskiej dyplomacji, ale po co? Nie ma sensu. Dziękuję bardzo. Miłego weekendu.